Panie senatorze, zwracam się do pana jako obywatelka RP i jako obywatelka tego kraju. To, co dzisiaj stało się w nocy i co będziecie kontynuować na Senacie, jest druzgotaniem podstaw praworządności, odbieraniem nam niezależnych sądów. Jest jeszcze czas. Niech pan się zastanowi i opamięta. Jestem wrocławianką, obywatelką RP i stanowczo protestuję przeciwko uchwalonym wczoraj dwóm ustawom druzgocącym i rujnującym sądy oraz przeciwko projektowi w sprawie sądów najwyższych. Senatorze, miałem dzisiaj przesłuchanie w sprawie blokowania miesięcznicy Jarosława Kaczyńskiego. Proszę Cię o to, żebyś pomógł nam przegłosować i sprzeciwił się temu, co Jarosław wyczynia. Nie chcemy, żeby sądy nasze uległy zniszczeniu. Nie chcemy, żeby trójpodział władzy został zniszczony. Panie senatorze, to jest ten ostatni moment. Jeszcze można zmienić decyzję i jeszcze można się cofnąć. Proszę się dobrze zastanowić, jak pan chce zostać zapamiętany. Prawie 30 lat temu walczyliśmy o wolną Polskę. Niestety to, co robisz, to, że zapisałeś się do PiS-u i firmujesz swoim nazwiskiem wyczyny Jarosława Kaczyńskiego, to dla mnie wielka osobista przykrość i bardzo głęboki żal. Mam nadzieję, że jeszcze o czymś wiesz. Wspomnij, o co walczyliśmy razem wtedy, co było dla nas ważne. Weź, wypisz się z tej sekty i stań razem z nami. Jeżeli nie, będziemy się tutaj nachodzić coraz częściej. Będą nas nie naprawdę, nie są dzisiaj garstka, ale w przyszłości będą.